Pogadamy dzisiaj o tym, dlaczego współczesna muzyka brzmi podobnie i jest prosta. Jakie mogą być tego przyczyny, ale najpierw zrobię sobie kawę. Zainspirowała mnie do tego rozmowa pana Żulczyka z panem Gonciarzem w jego podcaście. Zobaczcie. Mój przyjaciel muzyk powiedział mi coś bardzo takiego inspirującego, bo tak sobie gadaliśmy na jakiejś imprezie i tak dalej, i tak dalej. I zeszło na to, że teraz cała muzyka pop brzmi tak samo. Zapytałem tego mojego kumpla, z czego to wynika. A on mówi, słuchaj, bo to wynika z prostej rzeczy, że cała ta muzyka jest... To będzie bardzo dziaderskie, ale moim zdaniem bardzo trafne. Cała ta muzyka jest pentatoniczna. Oznacza to, że ci goście, którzy ją komponują, jak mają klawiaturę, to komponują ją tylko na białych klawiszach. W ogóle nie używają czarnych klawiszy. Zatrzymajmy się na chwilę. Pan Żulczyk mówi o białych klawiszach, ale przyjrzyjmy się, czym one są faktycznie. Zagrałem tylko białe klawisze, czyli w tym wypadku tak zwana gamma w tonacji C-dur. I to nie była pentatonika, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, pentatonika z łaciny penta to 5, czyli składa się z 5 dźwięków. A ile tu mieliśmy dźwięków? 7. Pentatonika wygląda tak, w C. Jak sami słyszeliście, gdy je zagrałem, to brzmiało naprawdę bardzo przyjemnie. Zobaczcie jeszcze raz. Mimo, że wszystkie klawisze wcisnąłem, brzmi fajnie. Pominięte zostały tutaj dźwięki B i F. Nie brzmią one zbyt fajnie. Jest to tak zwany tryton. I te połączenie było nawet kiedyś zakazane przez Kościół w średniowieczu, bo nie brzmi to fajnie. Mówiono, że są to dźwięki szatana czy tam diabła. No ale dzisiaj możemy z tego korzystać. Ale faktycznie bardzo wiele melodii tworzy się za pomocą pentatoniki, ponieważ to brzmi dobrze. I po raz kolejny nie chodzi tutaj tylko o białe klawisze i o brak umiejętności grania na instrumentach. Dzisiaj można w ogóle nie potrafić grać na żadnym instrumencie klawiszowym, dętym czy gitarze, a układać wszystko za pomocą myszki w komputerze. Można śmiało, bez umiejętności grania, sięgnąć po czarne klawisze. Ba! Pentatonika może składać się tylko i wyłącznie z czarnych klawiszy. I co teraz? Także to nie chodzi o białe klawisze. Tak naprawdę bardzo często nie sama pentatonika jest wykorzystywana, tylko melodie opierają się na trzech nawet dźwiękach, a w dużej mierze na jednym. Jest to drugi stopień skali. Nie wiem jak po polsku, supertonic po angielsku. I zobaczcie, mamy ten C-dur nieszczęsny. Drugim dźwiękiem jest D. Drugi stopień tej skali, supertonic, i bardzo wiele melodii opiera się właśnie na tym dźwięku. I to niezależnie od tego, w jakiej tonacji są i czy występują tam czarne klawisze, bo naprawdę bardzo wiele popowych utworów sięga po czarne klawisze, bo to nie ma większego znaczenia. Przyjrzyjmy się kilku melodiom popularnych utworów. Każdy z tych utworów przetransponowałem do C, bo one są w innych tonacjach. Daft Punk. Justin Timberlake. Można byłoby wciskać cały czas jeden przycisk, ale prawdziwym przykładem jest Katy Perry. Widzicie, nie chodzi tutaj o posiadanie aż 5 dźwięków. Możemy to wszystko oprzeć na jednym i czasami wyskakując na 2 dźwięki obok. Dlaczego się tak dzieje? Jak mamy C-dur, to ten drugi dźwięk blisko mamy C, czyli dźwięk tonalny, ten najważniejszy w skali, a obok mamy trzeci. Jeżeli chodzi o melodie, które się śpiewa, to najlepiej, żeby one były proste i nie było dużych różnic pomiędzy dźwiękami, czyli takich skoków. Bo to jest ciężkie do zaśpiewania, a tak mamy łatwe to do zaśpiewania. Plus drugi stopień skali ładnie zawsze będzie pasował. Zobaczcie, do pierwszego akordu C-dur brzmi to dobrze, do drugiego jest też dobrze, do akordu na przykład A-dur, czyli szóstego stopnia. Jeszcze jeden przykład, Dua Lipa. Don't show up, don't come, don't care,
nie może zabraknąć też Rihanny. Post Malone. Myśleliście, że to już wszystko, jeżeli chodzi o podobieństwo utworów? Nie. Powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na rytm, czyli perkusję. Ten układ można zaobserwować w wielkiej ilości hitów, czasami wolniej, czasami szybciej. Czasem jest więcej hi-hatów, czasem ich nie ma. Popatrzmy, że czasami ponosi kreatywność producentów. Mogliśmy zaobserwować tutaj tylko lekkie zmiany, które nie wpływają aż tak mocno na sam rytm główny. Ten core tej perkusji, którą na początku pokazałem, jest ciągle ten sam. Ariana Grande. Warto jeszcze pamiętać o legendarnym wręcz już Millennial Whoop. Millennial Whoop to też prosta sprawa. Opiera się z reguły na dwóch dźwiękach. Jeżeli mamy skalę C-dur, polega to na tym, że wykorzystujemy trzeci dźwięk tej skali i piąty. Skaczemy. Kolejnym aspektem jest fakt, że są producenci, którzy produkują utwory dla wielu artystów. Chociażby Max Martin, szwedzki producent, który ma 20 kilka utworów na pierwszym miejscu Billboard listy. Kolejny aspekt, lubimy słuchać to, co już znamy. Bezpieczniej się czujemy, przywołuje nam to jakieś wspomnienia, a muzyka to biznes, więc wytwórnie nie chcą kombinować i sięgają po sprawdzone metody, podobne brzmienia, które już zadziałały. Minimalizowanie ryzyka. To, co jest ważne w biznesie. Faktycznie widzicie, że wygląda to troszeczkę inaczej i sprawa jest bardziej złożona niż tylko białe klawisze. Pamiętajcie, że ruszyła sprzedaż kursu Akademia Wokali, jest on tańszy do niedzieli, do 13 czerwca. Link macie w opisie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak nagrywać wokal i jak go miksować, to zapraszam. Akademia Miksu Wokali jest dostępna. Trzymajcie się i elo!